Każde miasto ma swoje znaki, typografię, litery, pismo. Poszukajmy ich razem ze specjalistami, projektantami krojów pisma. Jean-François Porches ma dwie miłości – pismo i Paryż. Jego czcionkę Le Monde można zobaczyć w kioskach z gazetami. Obecnie jego kroje pisma towarzyszą nam w podróży metrem i autobusem i są znakami rozpoznawczymi luksusowych marek. To idealny przewodnik podczas naszego paryskiego polowania na czcionki. Typografia miasta. Znakomicie. Spójrzmy na zdjęcie. Podoba mi się ten logotyp. Zamiast jednej linii na fasadzie cały blok, jak gazetowy anons z lat 30. lub 40. Efekt jest wyjątkowy. Na budynku to rzadkość. Poprzeczka w literze A jest bardzo nisko, niemal u podstawy. Śmiały łuk P. To typowe liternictwo Art Deco, z uwagi na proporcje. S jest jak wąż. Elegancko wygięty, z rozciągniętym grzbietem. Ludzie, którzy się tu gimnastykują, mają wielkie szczęście. Słynny paryski widok. Folie Bergère w stylu Art Deco. Liternictwo charakteryzują silnie kontrastujące grube i cienkie linie. Jest w nim więcej radości niż w napisie na siłowni. Poprzedni logotyp był funkcjonalny, związany ze sportem. Ten kojarzy się z nocnymi rozrywkami i zabawami. Litery są złote. Są tu łuki i kontrasty. Napis jest olśniewający, żywy. Nie jest wybitnie oryginalny. Są czystsze i silniej przemawiające, ale to drobne szaleństwo mnie zachwyca. Można tu wiele zobaczyć. 1846 to data przełomowa. Wówczas zaprojektowano liternictwo znaków ulicznych. Ta czcionka ma około 100 lat. Krój pisma Roman. Prawdziwy styl paryski. Napis zachwycająco błyszczy. To efekt aluminiowania. Znak lśni. Spójrzcie na 46 bis. Zachwyca mnie dynamika krzywizny w cyfrze 4. Jest wyjątkowa. Dość rzadka w kroju bezszeryfowym. Kiedy projektujemy czcionkę, warto odwiedzać takie miejsca. Chłoniemy wówczas całe to bogactwo. To podstawa nowych pomysłów twórczych. Piękna piekarnia. To zwykły napis nad sklepem, ale takie napisy rzadko są złocone. Ten styl jest typowy dla Paryża. To istota paryskiej typografii. Mój największy zachwyt budzi cyfra 22. Dziś nikt nie pisze dwójki w taki sposób. Światła w górnej części dwójek w cyfrze 22 przypominają mi oczy wpatrujące się w przechodnia. Cyfry patrzą, obserwują nas. Litery są reliefowe. Dzięki temu nabierają przestrzenności. U jest trójwymiarowe. Poprzeczki w L i A są białe. Jak szeryfy w N. G jest cieniowane. Różne odcienie koloru zależą od kąta padania światła. To nieustanna gra cieni.
Ta stal przywodzi na myśl pokład statku. Dla kilku liter wzniesiono olbrzymią strukturę. To dziwne, ale będzie ładne zdjęcie. Liternictwo paryskie łączy swoisty duch, ale trudno go zdefiniować. To pewna prostota. Niedopowiedzenie pełne umiaru. Francuska elegancja. Dystans, a nie przepych. Nie jesteśmy w Barcelonie ani we Włoszech. Zagraniczny klient widzi eleganckie liternictwo marki i myśli o Paryżu. Sam nie wie dlaczego. To kwestia nastroju, który tworzą proporcje liter, ich opracowanie. Jest w nich coś, co nadaje francuską tożsamość luksusowej marce. W paryskim liternictwie jest szyk i wdzięk. Erik Spiekermann jest gwiazdą typografii niemieckiej. Zaprojektował popularne kroje czcionek Officina i Meta. Opracował logotyp kolei niemieckich. Wymyślił system informacji wizualnej dla metra po 1989 roku. Dzięki niemu w pejzażu graficznym miasta dokonały się głębokie zmiany. Erik jest również autorem logotypu berlińskiego ratusza. Typografia jako sztuka, znakomity tytuł, dzieło Paula Rennera, twórcy Futury, pierwszego geometrycznego kroju pisma. A ten krój istnieje od 500 lat, od czasów Gutenberga. To napis z 1936 roku, czcionka nazistowska, fraktura. Naziści posłużyli się dawną czcionką niemiecką, wyprostowali ją, jak żołnierze lub inżynierowie. Wybrali ten krój, by każdy Amerykanin wiedział, że jest w Niemczech. To charakterystyczny krój. W Paryżu jest muzyka skrzypcowa i art nouveau. Tu jest nazistowska fraktura. Typografia berlińska to nie tylko różne style, od secesji po XXI wiek. To również różne ustroje polityczne. Były Prusy, była Republika Weimarska, byli naziści, podzielone Niemcy i Republika Federalna. Każda epoka pozostawiła swój ślad. Tu spotykają się trzy ustroje. Naziści wznieśli monumentalną budowlę, NRD-owcy dodali malowidło w stylu socjalistycznym, a 50 lat później powstały Zjednoczone Niemcy, Republika Federalna. Przejęła to ministerstwo i dodała swój własny napis. Litery są z mosiądzu, ale krój czcionki zaczerpnięto z paczki Microsoftu. Republika Federalna posługuje się Arialem. To przejście od pompatycznej manii wielkości przez nudny komunizm do straszliwego pragmatyzmu Republiki Federalnej. By oszczędzić czas i pieniądze, piszmy wszystko Arialem. To katastrofa estetyczna. W tej sytuacji irytują mnie dwie sprawy. Pierwsza, brakuje nam estetycznej wartości dodanej. Druga, nieobecność sztuki graficznej wywiera równie silny wpływ jak jej obecność. Nasze życie jednakowo kształtuje to, co widzimy i to, czego nie widzimy. Ta potworna tabliczka to doskonały przykład, jak brzydota może kształtować tożsamość. Wszystko tu jest złe. Czerwień jest całkowicie zbędna. Litery ułożono byle jak. Ale to właśnie stanowi o wyjątkowości tego szyldu. Każdy wie, że na stacji Halle-Schestor jest czerwona tabliczka.
Napis źle się czyta, ale to typowo berlińskie, w dobrym i w złym znaczeniu. Brakuje tu kontrastu, litery są ściśnięte. E i S pochodzą z różnych krojów pisma. Nic tu do siebie nie pasuje, ale to super modne. Ludziom podoba się ta naiwność. Myślą, że sami mogliby zrobić taki szyld. W 1990, kiedy Berlin się zjednoczył, miasto potrzebowało nowego systemu komunikacji. Częścią tego projektu były nowe znaki. Nasz krój pisma nosi nazwę Komunikacja dla Berlina. Podstawą jest tu krój Frutiger. Po zjednoczeniu w 1990 zreorganizowano transport publiczny. Zwrócono się do nas z propozycją nadania systemowi nowej tożsamości. Należało wybrać kolor. Żółty zawsze kojarzył się z niemieckim transportem. Jest na znakach drogowych, na autostradach. Wszystkim się wydaje, że autobusy berlińskie od początku były żółte, ale w rzeczywistości były beżowe. Nazwałem ten beż kolorem żółtym urzędowym. Metro zachodnio-berlińskie było pomarańczowe, wschodnio-berlińskie cytrynowo-żółte. Połączyliśmy te kolory w jeden, żółty, bo jest wyrazisty. I Berlin jest żółty już od 25 lat. Ma swój krój pisma i kolor. Berlin to transit, czcionka metra i kolor żółty. Trzeba się rozglądać. Patrzę na tablice rejestracyjne, na samochody, na liternictwo na każdym szyldzie sklepowym, w oknach wystawowych, na tablicach reklamowych. Oczywiście to kakofonia, hałas, ale nie trzeba się tego pozbywać. Trzeba to chłonąć, przyswajać i wykorzystywać wszystko, co się da. Naszym natchnieniem jest świat, który nas otacza. Dźwięki, obrazy, nadmiar, zgiełk. Laura Meseguer z Katalonii to mistrzyni w swoim zawodzie. Jej pierwsze dzieło, Rumba, zapoczątkowało linię wyrazistych krojów pisma. Laura ma wolny zawód, przyjmuje różne zlecenia w Barcelonie i na całym świecie. Wykonuje również realizacje autorskie. Ci, którzy uwielbiają niezwykłe liternictwo, powinni koniecznie zajrzeć na stronę Laury na Instagramie. Podoba mi się szyld na sklepie papierniczym Tuset, bo te litery zostały narysowane. To nie jest krój czcionki, to kaligrafia. Szyld jest w stylu lat 60. W tym okresie ta ulica Tuset była odpowiednikiem Carnaby Street. Tętniła życiem dzięki lewicowym intelektualistom. Były tu kluby nocne, restauracje, muzyka. Lubię to miejsce, bo to zwykły sklep papierniczy z ołówkami. Ale właściciele chcieli, by dostosował się do stylu całej ulicy. Litery tańczą, bawią się razem, jakby się kołysały. Również kolor ma znaczenie. Czerwień ożywia litery, nadaje im styl pop. Litery Bodegas Mallorquí są z drewna. Napis pochodzi z lat 50. Zdobi sklep spożywczy na rogu. To napis klasy robotniczej. Podoba mi się to pismo, jego siła. Dla mnie wyraża ono ducha Barcelony. Jest proste, bezpośrednie, żywe, wyraziste, całkowicie bezpretensjonalne.
Fotografuję szyldy, bo uwielbiam litery. Podziwiam je. Jak większość projektantów czcionek, inspiruję się literami, które widzę na ulicach. Przyjaźń powinna cieszyć. Te litery to wyrażają, są wesołe, dowcipne. Litera A wygląda, jakby się uśmiechała. Na swój sposób te litery mówią: wejdź, dołącz do nas, napijmy się razem. Są bardzo ekspresyjne, niosą określone przesłanie. Spacerujesz ulicą, a wszystkie te znaki, barwy i kształty tworzą swoistą kolekcję. Od tych logotypów i szyldów zależy wygląd ulicy. Bez nich Barcelona nie miałaby swojej tożsamości. To napis malowany ręcznie. Myślę, że osoba, która go stworzyła, chciała połączyć słowo lampa z ideą tego okrągłego przedmiotu. Stworzenie giętkich geometrycznych liter to reakcja na myśl, że lampa czy też żarówka jest okrągła. Litery na szyldach kojarzą mi się z japońską filozofią wabi-sabi. Dostrzegania piękna w tym, co niedoskonałe lub niedokończone. Skazy przedmiotu sprawiają, że staje się piękny. To malownicza fasada. Ręcznie malowany napis na całym frontonie sklepu. Reklama uliczna. Ogłaszasz się na fasadzie. To nie tylko jeden napis, ale całość. Efekt wizualny jest niezwykły. Podoba mi się to połączenie. Litery na obu skrzydłach drzwi. Kiedy je otwierasz, napis znika. Widać go dopiero przy zamkniętych drzwiach. R w respira, potem A wahora z wykorzystaniem poprzeczki oraz S w suerte. Pionowe R, poziome A, wijące się S. Odpocznij. Powodzenia. Etienne Oberbon to obiecujący montrealski projektant krojów pisma. Razem z Aleksandrem Sommier-Demierem założyli odlewnię czcionek, jedyną na kontynencie północnoamerykańskim. Ich specjalnością są innowacyjne kroje pisma, na przykład nurak, inspirowany kaligrafią Inuitów, oraz kanal, odwołujący się do liternictwa przemysłowego. Etienne doprowadził do odrodzenia praktyki malowania szyldów. Proponuje klientom zindywidualizowane kroje pisma. Ten budynek to słynny symbol wytwórni Constellation Records. Często umieszcza się jego sylwetkę na okładkach albumów płytowych. Jest typowy dla Montrealu epoki industrialnej przełomu XIX i XX wieku. To charakterystyczny element pejzażu naszego miasta. Na fasadzie z lewej strony jest wyliczenie. Towary, dystrybucja, magazyn ognioodporny. To reklama firmy, która prowadziła interesy w tym budynku. Między tymi dwiema fasadami są ogromne różnice stylu. W tej liście usług litery są zwarte, ale te na frontonie mają rozmach. Są rozciągnięte, by wyrazić wielkość firmy. Pismo tego rodzaju jest zwykle białe. Ten kolor najlepiej kontrastuje z ciemnym ceglanym podłożem. Zdjęcia archiwalne Montrealu ukazują niezwykle dynamiczny pejzaż miasta. Wszystkie mury dosłownie krzyczą.
Dawne liternictwo było ostentacyjne, jak największe, jak najśmielsze. Ten wielki komin to też klasyka ery industrialnej. Niedawno go skrócono. To ciekawe, jak wykorzystano cegły, by ułożyć napis z nazwą firmy. Białe cegły ułożono na tle ciemnej czerwieni. Dlatego logotyp browaru Molson jest taki interesujący. By wbudować litery z cegieł, posłużono się modułami. Spójrzcie, jak wyłania się siatka. To ona tworzy kształt liter. O jest niemal ośmiokątne, S pochylone do tyłu. Te cegły są jak kości, jak kręgosłup. Widać tu dbałość o precyzję, ale w przypadku cegieł to dziwna gimnastyka, która dodaje całości pewnego wdzięku. Nazwa nie jest po prostu namalowana. Styl klasyczny. Największy kontrast to białe litery na czarnym tle. Widać tu wpływy angielskie i amerykańskie, ale jest charakterystyczny dla stref przemysłowych Montrealu, takich jak ten rejon Vieux-Port i dzielnice nad kanałem Lachine. Ślady epoki industrialnej przybierają często postać znaków duchów. Malowano je ręcznie na ceglanych murach. Blakną. To pamiątki przeszłości, w której ważne było przekazanie konkretnej informacji. Napis Farin Five Roses istnieje od lat 50. XX stulecia. Pierwotnie po Five Roses było słowo flower, mąka. Napis był dwujęzyczny, ale słowo angielskie usunięto w latach 70. zgodnie z ustawą o upowszechnianiu języka francuskiego. Pod względem wizualnym kompozycja była harmonijna, kiedy na dole było słowo flower. Teraz jest tu pusta przestrzeń. Widać różnicę między pierwszą a drugą linią, zwłaszcza w stylu litery R. Te litery mają 3,5 metra wysokości. Rzadko widzimy taki napis na szczycie budynku. Jest doskonale widoczny. Dlatego tak wielu mieszkańcom Montrealu kojarzy się z domem. Dla mnie to symbol o szczególnym znaczeniu, bo nie przemawia jedynie do specjalistów od typografii. Lubią go wszyscy mieszkańcy. W Montrealu te litery są niczym napis nad Los Angeles. Farin Five Roses to nasze Hollywood. Tabas nie projektuje pisma, ale jest jego znawcą. Tworzył graffiti, pisał aforyzmy na murach miasta. Graffiti inspiruje jego ilustracje, obrazy i reklamy, często związane z Marsylią. Takie drzwi to zwykły widok w mojej dzielnicy, pokryte tagami. Te tagi to znaki rozpoznawcze. Młodzież ma pseudonimy, którymi podpisuje się na ścianach. Podoba mi się to nagromadzenie. Warstwy tagów tworzą wzór, mozaikę liter, jak zasłona okrywająca całe drzwi.
Taguje się po to, by się wyróżnić. Tu jednak mamy przeciwieństwo rozpoznawalności. Tagów jest tak wiele, że tworzą nieczytelną masę. Marsylia jest wyjątkowa. W innych miastach Europy wyczyszczono mury w latach 90. XX wieku. Ale Marsylia poszła na żywioł. Dlatego mury są nadal pokryte obfitością liter. Celem tagera jest oznaczenie jak największego terytorium, jak najdłużej. Dlatego litery pieły się stopniowo nad poziom ulicy. Tagerzy sięgają nieba. Litery też rosną. Teraz są niewyobrażalnie wielkie. Człowiek nie dokona tego własnymi rękami. Tagerzy posługują się wałkami malarskimi na kijach. Zmiana metody spowodowała zmianę stylu tagów. Ich autorzy zaczynają malowanie od góry, więc piszą litery grubymi pociągnięciami. Znaki stają się bardziej kanciaste. Ci, którzy malują te gigantyczne podpisy, to śmiałkowie. Wspinanie się na dachy jest nielegalne i niebezpieczne. Muszą pracować szybko, czas nagli. Maluj i w nogi. Ich celem jest pokrycie dużej powierzchni stylowym tagiem. Stają na krawędzi dachu i malują wałkiem od dołu do góry. Te trudności sprawiają, że tak nabiera wyjątkowego wyglądu, który do mnie przemawia. To mieszanina. Coś o Marsylii, o piłce nożnej, o bazylice, a na tym graffiti. Marsylczycy mają specjalne określenie na ten styl. Jest odjechany. Nie jest wymyślny. Jest szybki i odjechany. Może śródziemnomorski? Jest w nim pewien kunszt. By zobaczyć miasto w całości, musimy wznieść się wysoko. Wiele tagów jest na dachach. Mamy okazję zobaczyć coś wyjątkowego. Miejski artysta namalował tu wałkiem wspaniałe dzieło. Prośbę o miłość. Czy ktoś może mnie pokochać? Dawid Poulard wszędzie dostrzega poezję. Przechadzki po Paryżu zainspirowały go do stworzenia czcionki wywiedzionej z paryskich napisów. Tym krojem zapisuje podsłuchane wypowiedzi. Zamienia litery na słowa, słowa na litery. Wypisuje zdanie na murach lub publikuje w kolekcjonerskich fanzinach. To napis krojem, który uwielbiam. Nie zaprojektowali go mistrzowie typografii. A jednak te litery robią wielkie wrażenie, bo są monumentalne, potężne. Zwłaszcza ten napis. Jeden z największych w Paryżu. Nauczyłem się czytać Paryż, patrząc na to przez okno pociągu. Może stąd się wzięło moje zainteresowanie znakami miasta.
Najbardziej interesuje mnie najprostsze liternictwo, przeciwieństwo starannie zaprojektowanego kroju, pismo na wskroś użytkowe, przystosowane do swojego otoczenia. Widać je w całym mieście, w informacjach na chodnikach, w ostrzeżeniach, w nakazach, często również w nazwach. Trzy litery w prostokącie, który jest jak kartusz. Ogranicza słowo. Litery wypełniają całą powierzchnię prostokąta. Kartusz to pole o określonym przeznaczeniu. Nadaje moc słowu gaz. Litery są uproszczone z uwagi na wymagania techniczne. Codziennie chodzimy po tym włazie i nawet go nie zauważamy. Ale takie właśnie codzienne litery bardzo mnie ciekawią. Pozornie nie pociągają, ale wiele mówią o sieciach miejskich. Ten język nie zna kompromisów. Kafelki są kwadratowe. Długość linii w literach zależy od ich szerokości. Niemal wszystkie elementy są pod kątem prostym. Dwa drobne odstępstwa to akcent nad E, trójkąt i łuki w literze G. W tych napisach moją ciekawość wzbudził sposób ich wbudowania w ograniczony obszar. Mieszczą się w kartuszu o określonych wymiarach. Kiedy nazwa stacji metra jest długa, na przykład Michel-Ange Molitor, litery muszą być wąskie, by się zmieścić. Ale pięcio- lub sześcioliterowe nazwy stacji można zapisać grubymi znakami. Te litery są jak flippy flap. Dla mnie słowa mają swoją osobowość dzięki literom. Często podczas podróży metrem niemal zasypiamy. Nie dostrzegamy pojedynczych liter, lecz całą sylwetę znaku. Wysiadamy, kiedy rozpoznajemy jej kształt. Lubię te litery, bo niczego mi nie wmawiają. Nie stroją się. Nie silą się na atrakcyjność. Podoba mi się ich prostota. Przemawia do mnie obywatela, a nie klienta, trwałość ich kształtów. To wielka zaleta. Może rzadko rozumiemy litery, które mówią takim głosem. Ja widzę w nich ideę wspólnego dobra, służby publicznej. Kto wykorzystuje obecnie moc majuskuły? Logotypy wielkich marek. W przestrzeni publicznej rzadko używa się wersalików. Dla urodzonej w Libanie Nadine Shain typografia to pomost między kulturami. Nadine zaprojektowała arabskie adaptacje klasycznych łacińskich krojów pisma. To prawdziwy wyczyn. Jej pismo arabskie stosuje się teraz powszechnie. Nadine pracuje od niedawna w londyńskiej korporacji Monotype jako specjalistka od czytelności pisma. Za nami jest typowy angielski pub. Drewniane panele, ozdoby, rośliny w doniczkach. Bardzo ważne. Godło, szyld pubu i oczywiście same litery. Bardzo ciekawe kształty, zabawne formy. Spójrzmy na przykład na H albo na ligatury RL, LM. Mają niezwykle interesujące kształty. Środkowa poprzeczka w E też jest urocza, jak wiotki ogonek. Kształty liter są nieco dziwaczne, ale bardzo charakterystyczne. Mamy tu złocenia i majuskułę. To również charakterystyczne dla pubu.
Ciekawi mnie liternictwo pubów, bo interesują mnie same puby. Zaglądałam do nich zaraz po przyjeździe do Londynu. Są pełne ciepła, bardzo przyjazne, a ich szyldy zapowiadają ten nastrój niczym mali ambasadorowie wielkiej instytucji. Szyld Ye Olde Cheshire Cheese jest zabawny. To nie są zwykłe litery, tylko krój czcionki o nazwie Windsor. Warto zwrócić uwagę na gotowość do eksperymentowania z krojami liter. Spójrzmy na przykład na literę H w rozkroku. W jednej z linii szerszym niż w pozostałych. Widzimy to często w brytyjskich krojach pisma. Na przykład w słynnym kroju Gilson w literach A i E. To również ma swój urok. Właśnie tak pub zaprasza nas do środka. Jego nazwa mówi: wejdź, oprzyj nogi na stole, wypij piwo przy kominku, odpoczywaj, ciesz się. To twój dom. Pub to skrót od public house, dom dla wszystkich. Szef pubu to jego gospodarz, pub to dom, rozszerzenie naszej przestrzeni życiowej, a liternictwo i krój czcionek to zaproszenie. Londyn kojarzy mi się z czerwonymi piętrowymi autobusami, z budkami telefonicznymi, ze skrzynkami na listy, z krojem pisma Johnston w metrze i z pubami. To powszechnie znane symbole Londynu. To połączenie czterech lub pięciu różnych stylów. Niektóre są spokrewnione, inne całkowicie odmienne. Mówiliśmy już o typowym brytyjskim zestawie. Fasada, ozdoby, złocone litery, wersaliki, ale sam krój pisma pozostawia wiele swobody. To ciekawsze dla nas, projektantów tych krojów, ponieważ pozwala na różne rozwiązania. Jest Art Nouveau, są masywne szeryfy, jest krój Roman Caps. Wiele stylów, wiele interpretacji. To potęguje wdzięk całości. Jak salon, w którym meble różnią się stylem, ale składają się na ciepłe wnętrze, nie tak oficjalne. Niesamowicie wielkie lustro. Całość jest po prostu wspaniała. Widzimy tu ozdobne wersaliki kroju Etruskan i Sans Serif o czystych liniach. Bardzo ładne połączenie. Dziś projektujemy inaczej. To rozwiązanie charakterystyczne dla swojej epoki, ale te niezwykłe kształty przykuwają moją uwagę. Również detale w tej linii. To L, N, moja litera. G, A. Te elementy ozdobne są wspaniałe. Im dłużej na nie patrzymy, tym lepiej dostrzegamy ich cudowne kształty. Widać, że to napis wykonany z miłością. Pewnie powstał z ważnej okazji. W przeciwnym razie nie byłoby powodu, by zrobić coś tak wspaniałego. Bas Jacobs to wolny duch. Uwielbia łamać zasady. Z Niemcem Akimem Helmlingiem i Finem Samim Kortemakim zaprojektował Underwear, międzynarodowy krój pisma. W ostatnim 15-leciu cała trójka stworzyła wiele oryginalnych i popularnych krojów. Projektantów łączy fantazja, nonkonformizm i żywiołowość. Jeśli znajdziecie się na moście w Amsterdamie, zauważycie
pewnie nazwę mostu, zapisaną na każdym identycznym krojem pisma. Ten charakterystyczny krój wygląda jak twór inżynierii, a nie sztuki. Jest tak widoczny w mieście, jest niemal na każdym moście, dlatego stał się najsłynniejszym krojem pisma w Amsterdamie. Jeżeli chcecie dać do zrozumienia, że coś pochodzi z Amsterdamu, musicie posłużyć się takim pismem, bo ono aż krzyczy: jestem z Amsterdamu. Miasto ma charakterystyczną architekturę. Dzieło tak zwanej szkoły amsterdamskiej z okresu międzywojennego. To ona decyduje o wyglądzie miasta, w stopniu znacznie większym niż domy nad kanałami w centrum. To bardzo ładne liternictwo, bo budynek jest w całości ceglany. Architektura, rzeźby i typografia składają się na dzieło sztuki. Kształty liter zależą od materiału, od cegieł. O ich formach decyduje materiał budowlany. To typowe dla Amsterdamu. Nietypowe, niezormalizowane kształty, które towarzyszą architekturze. Zwykle tworząc napis, zbliżamy do siebie kształty liter, więc zmiana jednego kształtu pociąga za sobą zmianę innych. Jeżeli w cyfrze 2 jest łuk, to logiczne, że podobne łuki będą w cyfrze 8. Jeśli ósemka jest prostokątna, dwójka też powinna być taka. Ale tu nikt o to nie dbał. Stworzył cyfrę 2, najpiękniejszą, jaką umiał, a za tydzień najpiękniejszą cyfrę 8. Nie zastanawiał się nad ich związkiem. Trochę zazdroszczę tym wykonawcom. Nie mieli ograniczeń. Na to wygląda. Swobodnie tworzyli to, co chcieli. Warto się pokusić o taką wolność umysłu. W tym budynku też są cyfry na zamówienie. Artysta stworzył znaki specjalnie dla tych bloków. Numery domów nie naśladują dawnego stylu, niepowtarzalnej amsterdamskiej szkoły numerowania. Są inne, nowoczesne. Widać, że powstały w ostatnim dziesięcioleciu, a nie 100 lat temu. Każda cyfra ma własną osobowość. Ósemka jest gruba, przesadzista, jak duży tatuś, który dba o wszystkie mniejsze cyfry. Szóstka to sympatyczny chłopak, który chce poimprezować. Moje ulubione cyfry to 5 i 2, bo są trójwymiarowe. Między kształtami okrągłymi i prostokątnymi tworzy się dziwne napięcie. Wszystkie te cyfry są trochę zagadkowe. Nie tylko jedna, ale całość. Nie są jednoznaczne. Pozostawiają pole wyobraźni. I mogą wprowadzić w błąd taksówkarza lub listonosza. Ale jest w nich tajemnica. To fascynujące. Te cztery cegły to F. Trzy malutkie to V. A te cztery to moje ulubione S. Litery są utworzone z metalowych cegieł umieszczonych między zwykłymi cegłami. Bardzo trudno je odczytać.
Gdybyśmy zobaczyli na zdjęciu tylko te cztery cegły, nie zgadlibyśmy, że to litera O. Ale w zestawieniu z innymi udaje nam się wyróżnić literę. Zaczynamy ją dostrzegać w czterech prostych cegłach. To niezwykle ciekawe, że litery mogą przybierać taki abstrakcyjny kształt. Ale w kontekście, obok innych, te abstrakcyjne kształty układają się w słowo. To bardzo pomysłowe. F, O, R, E, V, E again, R, definitely a S, T, O, N, E, D. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Dorota Gostyńska. Konsultacja naukowa profesor Bazylii Krasulak. Czytał Marek Lelek.